Robię tutaj szybki teścik. No tutaj. 3, 2, 1. Leci? Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Ja jestem Monika. Ja jestem Paweł. Od kilku miesięcy budujemy razem Terasfera. Dzisiaj właśnie przyszedł ten dzień, kiedy będziemy sprawdzać naszą instalację hydrauliczną. Hydrauliczną. No i kanalizację też, bo woda, która będzie puszczona z kranu, na przykład w łazience, będzie od razu leciała do naszego zbiornika na szarą wodę. I dzięki temu potestujemy szczelność naszego całego układu. Zobaczymy, czy to w ogóle wszystko działa. Tak, będziemy dzisiaj testować, może zrobimy tutaj już ścianę do łazienki. No i będziemy mogli dalej zacząć robić meble. No, przyjemna praca przed nami. Ja się tak na szybko teraz podłączyłem naszą baterię prysznicową. Na razie tak prowizorycznie, żeby zamknąć po prostu cały układ hydrauliczny. Wasza bateria. Do kuchni. Do zlewu w kuchni. A, bo tam jeszcze nie ma ciężarka, ale tu będzie... Ciężarek będzie wyciągany. Ta bardzo fajna, bo jest malutka. No, na razie taka jest. I lekka jest. Ona nie bardzo taki flaczek, powiem ci. Mało życia w niej, mało, ale zaraz jak ten. Jak zaraz włączymy wodę. A i tu jeszcze jest taki guzik fajny, że tu już jest woda? Nie wiem. Nie jeszcze. Zaraz wam prysznic zrobię. A, no. Także zaraz będziemy to wszystko testować. Czy już tam nam nie cieknie. Czy leci tu, gdzie powinno lecieć, a nie tam, gdzie nie powinno lecieć. No to co, testujemy? Tak, no idziemy. Pierwsze wlewanie wody do zbiornika. Zobaczymy, czy nasz czujnik wody działa. O. Napełnia się powoli. Super. Włączę pompę. Zobaczymy, co się będzie działo. Jestem bardzo wzruszony tą chwilą, że w końcu możemy testować naszą hydraulikę. Zaczęło padać. Test się opóźnia, ale nie damy za wygraną. Odliczanie trwa. Dobra, włączam pompę i sprawdzamy. Zostawię was tutaj, ja polecę szybko tam. Ja będę patrzył na pompę, a wy tutaj patrzcie, czy tu nie ma nigdzie nie cieknie. I jak już się napełni woda w układ, to wtedy sprawdzimy. Okay. Baterii, okej? Okay? Okay. No to włączamy pompę naszym magicznym przyciskiem. 3, 2, 1. Start. O! Tak to u nas właśnie jest. Że jak nie pada, to wieje. Jak nie wieje, to wtedy pada. Więc co kto woli? Niby najgorszy jest wiatr, ale... Pompa już chodzi, nie wiem jak długo ma chodzić. No co, podkręcamy już? Odkręć. Podkręcone jest, tak? Tak. Tutaj tego nie trzeba naciskać. No nie, no podniesione jest, odkręcone. Dobra. Idzie woda! Słuchajcie, nie leciała nam woda. Co mieliśmy? Coś odwrotnie podłączone. No kurna, połączyłem na wejściu do pompy odejście, a na odejściu wejście, także... Będę musiał teraz przerobić trochę. Zasysała powietrze z kranu. No. Słuchajcie, nie wiem co się stało jak montowałem tą pompę, że podłączyłem ją odwrotnie. No po prostu nawet nie rozkminiam tego w głowie, bo nie ma sensu. No, nie wiem jak ja to zrobiłem. Zasugerowałem się chyba tymi napisami na pompie, bo jak widzicie
One są teraz do góry nogami, a wcześniej były, no, że można było je normalnie przeczytać. I nie spojrzałem, że z tyłu na tej pompie jest szałka, jak ma płynąć woda. Tylko po prostu te napisy widziałem tak, żeby można było je przeczytać i podłączyłem. Także pamiętajcie, jak macie pompę, sprawdzajcie z tyłu strzałkę, z której strony ma wchodzić woda, a z której wychodzić. No. Ale już jest wszystko okej. A co musiałem tutaj przerobić, już wam pokazuję. No, ponieważ pompa teraz poszła tym cylindrem w dół, no i by po prostu mi przeszkadzało nad kole, to musiałem ją podnieść do góry. No i tam dałem kolanko, poszłem do góry, zbiornik wyrównawczy ciśnienie. Podłączyłem tu od razu przewody elektryczne. No i teraz na pewno już będzie ok. Dobra, testujcie, moi drodzy. Czekajcie, nie, bo ona na razie leje do próby teraz, tak? Zamknij ten zawór tam. Który? Ten, co jest żółty taki. Leci woda. O, wyłączyłem tu. O kurwa. Ta szmatka jest jakaś mało myślę. Gdzie? No to tak, tam. Trzeba to wycierać, bo nam tu wszystko pozamiera. Słuchajcie, mieliśmy wyciek. Jeden tutaj. Zalało nam trochę. Przy tym zaworze była rurka za słabo zatknięta do środka. Drugi był tutaj. Przy baterii za lekko dokręciłem. Musiałem jeszcze raz odkręcić i włożyć więcej tej izolacji silikonowej. Tej taśmy silikonowej. Teraz dokręciłem, jest ok. Tu się nam trochę pozalewało, ale nic nie ma. I trzeci łatwo. Był tutaj. Trochę się zrobił prysznic po ścianach, ale zacz. Bo wieje dzisiaj bardzo mocno. Co jest? Mój telefon. No to tak na antenie. No i słuchajcie, testujemy. Testujemy. Dobra, tak, przycisz? A jeszcze jest tak, jeszcze jest tak. Oj. No to leciało tam pod prysznic. Już wycieramy, już szefie wycieramy wszystko. Leciało pod spód, bo to jest niezasilikonowane. Dobra, daj papieru. A to wysycha szybko. No, kubka poleciała. Co, jeszcze ten sprawdzić? Jeszcze tej nie. A, ten po ścianach chwalę. No zobacz jak to tam. Boże, jakie tu jest takie piękne. No powietrze jest. Zimna? Zimna. Dobra, to jest ciepła. No i słuchajcie, teraz to sprawdzamy. Na razie mamy wszędzie sucho. Teraz idę pod prysznic. Przy okazji podłogę wymieniamy. Tak. Już tyle razy co się zalała. Nie, bo ja to specjalnie zalałem, żeby nas mobilizowało, żeby to sprzątać. Specjalnie tak zrobiłem. No dobra, rozłączamy to. Spuszczam wodę teraz z systemu, rozłączamy to, montujemy tu ścianę. A po co spuszczasz? A jak tu ścianę podłączę, jak mam baterię? Podłączane, no to są za długie te przewody, muszę tu zrobić porządek i to zrobić trochę inaczej. No to jak, to co? To sprawdzałeś, a teraz będziesz je odłączał, a później myślisz, że podłączysz i tak będą hop-siup działać? A jak będzie z nich ciekło? Tu mi nie cieknie, to jest najważniejsze. Bo tu nie mam... No jakby tata zamontował ścianę i by mu ciekło, to co by wtedy musiał całą ścianę ściągać? Bo tak by było, bo tam ciekło. Widzisz pan? Co, jeszcze tam coś cieknie?
patrzę, no bo to będę miał ścianę, nie? Więc słuchajcie, musiałem dzisiaj trochę przerwać pracę nad moją hydrauliką, bo jak widzicie tutaj z tyłu miałem wyciek tutaj właśnie przy tej baterii, przy łączeniu rurek plastikowych tutaj z tą baterią. Nie wiem, co się stało. Prawdopodobnie mój błąd. Kupiłem taki oto adaptor. O. I on jest metalowy i myślałem, że będzie ok, że wkręcę i tutaj wejdzie rurka w dół, ale potem się doczytałem, że to jest pneumatik, czyli do instalacji powietrznych. Czyli jak ktoś, nie wiem, jakieś kompresory powietrza podłącza, takie rzeczy, i to jest do tego. Zauważyłem, że on ma trochę inną budowę. Kupując, niestety chyba nie zwróciłem na to uwagi dokładnie. Wydawało mi się, że jest to ok, rozmiar był ok, ale niestety złe kupiłem. Także dzisiaj zamówiłem drugie. A mianowicie kupiłem do połączenia tej baterii takie samo jak mam do połączenia baterii do zlewu. Także jest to ten sam rozmiar. No i kupiłem dwa takie i wkręcę w tamtą baterię i powinno być wszystko już ok. Także jak będziecie kupowali, to zwracajcie uwagę, czy to nie jest czasem do instalacji publicznej. Nie wiem, może się komuś zdarzyło. Mam nadzieję, że nie jestem pierwszy. Także muszę teraz czekać, ale zrobię sobie trochę inne rzeczy. Ogólnie to wszystko działało, tylko to ciekło. Reszta złączek, wszystko było ok. Pod ostatnim filmem o hydraulice kolega Dan Komp, tak ją ma nazwę na YouTubie, skomentował nam, że ten oto zawór jest niepotrzebny, ponieważ przez ten zawór pompa ciśnieniowa nie wie, jakie jest ciśnienie w układzie, bo woda się nie cofa. I naczynie, czyli ten akumulator niebieski Fiama, co wam pokazywałem, też niepoprawnie działa. Jest to dla mnie bardzo logiczne. I dzięki wielkie Dan za ten komentarz. A teraz po prostu odłączę ten zawór, wstawię tutaj rurkę bez zaworu, znowu napuszczę wodę i zobaczę, jak pompa pracuje, bo jak wam mówiłem, pompa jak nam dopompowuje ciśnienie w układzie, to ma ostatnie 3-4 takie uderzenia bardzo silne i właśnie zastanawiałem, czy tak być powinno. I wydaje mi się, że jeżeli usunę ten element, to pompa już nie będzie dobijała mi tego ciśnienia, bo będzie odpowiednie ciśnienie w układzie i ona to będzie po prostu czuła. Będzie to czuła na własnej skórze. Także dlatego wam mówię, żebyście komentowali, ponieważ wasze komentarze są bardzo dla nas ważne. A teraz rozłączę to, wstawię nową rurkę, napuścimy ciśnienia i zobaczymy, czy Dan miał rację. Hejka! Woda napuszczana i włączamy pompę. Pompa chodzi. No i teraz widzicie, podkręcam wodę, leci woda, pompa się załącza, zakręcam wodę, idealnie, żadnych uderzeń, nie ma nic. Pięknie, cudownie działa. Wcześniej to było takie pu 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 na sam koniec. Pompa działa idealnie, dzięki Dan, super komentarz, bardzo to doceniamy, ekstra, dzięki wielkie. Także słuchajcie, w 100% mogę stwierdzić, że zawór zwrotny tej instalacji jest niepotrzebny, także nie wkładamy zaworu zwrotnego. Cześć! Kolejny dzień budowy vana i dzisiaj postaramy się zrobić tą ścianę w końcu. Wczoraj, jak wiecie, już nam zabrakło jednej części, dlatego nie mogliśmy dokończyć.
ale dzisiaj mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. I dokończymy tą ścianę. Wczoraj testowałem właśnie te końcówki i zrobiłem to w ten sposób, że tutaj te końcówki wyjąłem, które miały iść do zlewu. Zagiąłem tu przewody, żeby woda nie leciała i wkręciłem je tutaj w tą baterię do prysznica. Napuściłem wody w cały układ. Dzisiaj rano sprawdziłem, nie ma żadnych wycieków, także na spokojnie mogę teraz montować w końcu tą ściankę tutaj. Także zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że trochę więcej zrobię niż wczoraj. Nie można patrzeć tylko na to, czego się nie zrobiło. Trzeba patrzeć też na to, co się zrobiło. No. Tutaj jeszcze, zanim zaczniemy się bawić z tą ścianą, to muszę tutaj połączyć przewody. Jeden przewód będzie szedł do LEDów nad blatem kuchennym. Drugi przewód będzie szedł tutaj ten do oświetlenia łazienki. I jeszcze trzeci przewód tutaj puszczę do sterowania trumy. To są bardzo malutkie prądy, także dlatego sobie pozwoliłem połączyć do jednego przewodu zasilającego trzy odejścia. Używam do tego takiej kosteczki. Tu się otwiera, wsadza się przewód, zamyka się to pomarańczowe i tak to wygląda. Płytę już sobie wymierzyłem za trumą. Teraz sobie powycinam takie różne fale Dunaju. Może zaraz płyta stanie tam, gdzie być powinna już od dawna. Była ściana, nie ma ściany. Nie no, jeszcze jest. Nie, musimy zdjąć tą płytę. No bo baterię musimy zainstalować na tamtej płycie. Jakoś teraz tak. Przykręciliśmy tą. I odmontujemy tą. Tak to właśnie się robi z wami. Coś zrobisz, a później, żeby zrobić coś kolejnego, trzeba popsuć. To coś pierwszego. No i po takich trochę męczarniach kręcę ścianę. Bateria już jest wystawiona, wymierzona, dokręcona. Sztywno tutaj fajnie sobie siedzi. Ciach, ciach, ciach. No i druga ściana też jest zrobiona. Tu mamy wystawiony przewód na LEDy. Będą szły pod szafką nad kuchnią. I będzie. I to tak będzie. No. Jadę dalej z robotą. Także testy, testy i po testach. No. Niestety nie obyło się bez przecieków. No nie. Ale no, wydaje mi się, że i tak były malutkie. No słuchajcie, dzięki wielkie, że we mnie wierzyliście. Naprawdę to wsparcie było po prostu nieocenione. No ale wyszło jak wyszło. Wydaje mi się, że i tak nieźle. No, jak na początkującego hydraulika to jest spoko. Najważniejsze, że finalnie wszystko nam działa. Dokładnie. Woda już nigdzie nie cieknie, a to, że się trochę wylało, to tylko po prostu pomogło nam w umyciu podłogi na mokro, że tak, tak powiem. Dokładnie. Paweł tam wymył we wszystkich kątach. Tak, każdy kąt, każda tak, szparka także... wyczyszczona, woda wysuszona. Kurzu nie ma na pewno. Chcieliśmy wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, które do tej pory mamy od was. Dzięki wielkie. Cieszymy się, że jesteście z nami, że śledzicie nasz kanał. Tak, dokładnie. Jest to dla nas duże wsparcie tak. I motywacja do dalszego działania. Także dziękujemy bardzo. No, a kto jeszcze nie zasubskrybował, tak. No to prosimy o wciśnięcie tego czerwonego guziczka. No i oczywiście dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia. Dokładnie. I do zobaczenia w następną sobotę. W następną sobotę będę pokazywał wam, jak zakładam gaz LPG w wanie. Będzie, mam nadzieję, coś już grzało się w piekarniku i kuchnia się odpali. No, jak nam zadziała. Ale to się okaże za nie, no mam nadzieję, że gazu nie będzie za dużych wycieków. Nie, no nie. Dzięki, do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się, hej. Pa.